Dzień dobry, przed mikrofonem Jakub Rożek, kolejny odcinek podcastu Radio Sport na antenie Polskiego Radia Kielce. Dziś bardzo sympatyczny gość, doskonale znany, Krzysztof Ignaczak, libero reprezentacji Polski, mistrz świata, mistrz Europy, zwycięzca Ligi Światowej. No i te tytuły można by wymieniać, znakomity przed laty siatkarz. Witam serdecznie, Krzysztof. Dzień dobry Państwu. Wałbrzych, kilkadziesiąt lat temu. Mały Krzyś po raz pierwszy styka się ze sportem. Jak to było? Ja pochodzę ze sportowej rodziny. No wiem, tata grał w siatkówkę. Tak, kto zna jakby tutaj historię mojej rodziny, to nie tylko tata, ale mama była też sportowcem z krwi i kości. Grała w piłkę ręczną, też z sukcesami, bo i miała na swoim koncie Mistrzostwo Polski, drużyn akademickich. Wujek, koszykarz, mistrz Polski, dwukrotny z Górnikiem Wałbrzych i z Resowią, nomen omen, po której mnie kojarzono później właśnie, że wujek w Resowi był pierwszy i osiągnął tam sukces, więc zapamiętany został jako właśnie Ignacza, który rzucił te kilka ważnych i kluczowych koszy do tego, żeby Resowia była mistrzem Polski, więc ja ten sport gdzieś tam wokół swojej osoby miałem cały czas. Ja byłem dzieckiem mega aktywnym, można powiedzieć nie nadpobudliwym, ale mającym dużo energii, której używałem i spożytkowywałem po to, żeby uprawiać sport i on był wszechobecny, tak? Czy na WF-ie, gdzie byłem bardzo aktywny, starałem się mocno uczestniczyć w tych lekcjach, bo bardzo mi się podobały lekcje WF-u. Dla mnie mogłyby nie istnieć matematyka i polski, a WF to był dla mnie po prostu czas, w którym świetnie się bawiłem, ale też szedłem do przodu jako właśnie młody sportowiec. No i później gdzieś tak w okolicach 10-12 roku życia pojawiła się siatkówka. Pierwsze wyjście na trening z tatą, gdzie pokazał mi, jak wygląda właśnie siatkówka. Jak mówią, jabłko pada niedaleko od jabłoni, więc zacząłem się przyglądać, jak wygląda to akurat w tym momencie u mojego taty. No i gdzieś tam zapałałem ochotą, żeby pójść na ten pierwszy trening i w okolicach tam 14 roku życia zaczęły się już moje takie treningi w szkole podstawowej numer 2, małej kubatury, mała salka dosłownie, gdzie linie, można się śmiać, że prawie były pomalowane na ścianach, no ale taka była wtedy polska rzeczywistość, tam żeśmy zaczynali z szarymi, starymi, obskurnymi piłkami w trampkach, które niejednokrotnie miały dziurę. Tak wyglądał wtedy potencjalnie polski sport. Od momentu, kiedy styknąłem się z tym sportem, to przeszedłem chyba całą metamorfozę polskiej rzeczywistości, jeżeli chodzi o siatkówkę. Libero to pozycja skrojona dla Krzysztofa Ignaczaka? Tak, miałem to szczęście. Generalnie już mi wielokrotnie tam niektórzy trenerzy, tacy bardziej złośliwi, powtarzali, że będąc wzrostu siedzącego psa, nie osiągnę zbyt dużo sukcesów w siatkówce, dlatego że no właśnie moje warunki fizyczne były takie, jakie są. Czy mamy 1,87 m, to na siatkarza nie jest to wzrost okazały, a tendencja w tamtych latach, czyli w latach 98-2000, było, żeby powoływać do reprezentacji chłopaków, którzy mają po 2 metry. Nasza pierwsza szóstka wtedy chyba za Huberta Wagnera, to była powyżej 2 metrów wzrostu. Nawet Zagumny miał ponad 2 metry rozgrywający. Dokładnie, Paweł Zagumny, ale tam możemy wymienić Krzyśka Janczaka, Andrzeja Stelmacha, Krzyśka Stelmacha, Mariusza Sordyna, Witka Romana, to była cała kadra oparta właśnie o tych tuzów, że tak powiem, którzy mieli powyżej 2 metrów, więc ja też nie widziałem swojej przestrzeni, ale w 99 roku nagle pana Costa pomyślał sobie, że był atrakcyjny trochę siatkówkę, wprowadzi takiego jednego małego, sprytnego człowieka, który zmieni środkowego, który, no można powiedzieć dzisiaj sobie tak pół żartem, pół serio, że jest drewniany tam w tym boisku i żeby uatrakcyjnić, żeby utrzymać tą piłkę dłużej w powietrzu, no to wprowadzi taką pozycję libero. Ja z początku nie widziałem swojego potencjału w tym, w ogóle nienawidziłem tej pozycji, bo ja chciałem być frontmanem, atakującym i tak dalej, bo to jednak spektakularnie jest zdobywać punkty, więc musiałem się nauczyć pokochać tą pozycję, a jednak ona no, dała mi najwięcej, dzięki temu mogę tutaj dzisiaj śmiało powiedzieć, że no mam sukcesy międzynarodowe, 322 spotkania w reprezentacji, no i kilka tych medali udało się zdobyć. No właśnie, te medale, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, zwycięstwo w Lidze Światowej. Który najcenniejszy, który przyszedł z największym trudem? Każdy ma jakiś swój wymiar. Czy to jest medal za Mistrzostwo Polski, czy to jest medal za Mistrzostwo Świata, to każdy ma u mnie osobną jakby historię i osobną cenę, którą musiałem zapłacić i co musiałem poświęcić, żeby osiągnąć ten sukces. Pewnie z racji jakby tam patrzenia przez pryzmat, który najcenniejszy, no to jednak Mistrzostwo Świata w 2014 roku, to schyłek mojej kariery, reprezentacyjnej kariery, to tam już powiedziałem sobie, że nie zagram więcej w reprezentacji, sięgając po ten tytuł Mistrza Świata, bo poświęciłem tej reprezentacji bardzo dużo, ona bardzo dużo mi dała, ale mam nadzieję, że jesteśmy dzisiaj kwita, no bo tak jak mówię, no zaangażowanie moje było ogromne, oddałem bardzo dużo reprezentacji, ale ona też dużo dała mi. Po zakończeniu tej profesjonalnej, reprezentacyjnej kariery pojechałeś do Londynu i grałeś w lidze angielskiej, co jest czymś niesamowitym, bo Anglia to piłka nożna, krykiet i rugby.
kto tam o siatkówce słyszał? No słyszało kilka osób. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wyzwania. Kiedy zadzwonił do mnie pan prezes Bartek Łuszcz z IBB Polonii Londyn i powiedział: Krzychu, przyjedź, pomóc promować nam tą dyscyplinę sportu. Powiedziałem: dobra, jadę. No mogę tutaj się pochwalić, że jestem mistrzem Anglii i zdobywcą Pucharu Anglii, jak Jurek Dudek. Może trochę w innym wymiarze, bo tak jak powiedziałeś, nie jest to tak popularna dyscyplina jeszcze na Wyspach, ale tam jest kilku takich zagorzałych fanów, Polaków, którzy chcą pokazać, że ta dyscyplina jest bardzo atrakcyjną dyscypliną i budują z mozołem no, tą popularność, że tak powiem, siatkówki na Wyspach. Ja im cały czas kibicuję, cały czas obserwuję, jak tylko mogę, to angażuję się w jakieś działania związane właśnie z popularyzacją siatkówki, bo Anglia jest dla nas takim nieodkrytym jeszcze miejscem, gdzie mam nadzieję, że ten potencjał cały czas możemy jeszcze wznieść. Tam byli kibice? Przychodzili na mecze? Jasne, pamiętajmy, że w Londynie no, mieszka bardzo duża Polonia, więc w większości wypadków byli to ludzie z Polski, ale ci ludzie z Polski, którzy mieszkają, zasymilowali się, załóżmy, z mieszkańcami tam Londynu, to były różnej nacji osobowości na trybunach zasiadające, poprzez Anglików po jeszcze inne narodowości, które przyjechały w poszukiwaniu tam swojego lepszego życia i lepszego miejsca. Sebastian, twój syn trenuje w Stanach Zjednoczonych. Jak mu idzie? Na co dzień to nie widzę, ale jak obserwuję jakieś treningi, które mi wysyła, bo nagrywa te treningi, to widzę, że mu idzie coraz lepiej. Też libero? Też libero. Jego potencjał cały czas rośnie, on dojrzewa, jest dosyć młodym chłopakiem, ma 20 lat, więc cała droga jeszcze jest tutaj przed nim i mam nadzieję, że po powrocie ze Stanów jeszcze nie raz usłyszymy o jego nazwisku. Do niedawna Krzysztof Ignaczak był prezesem swojego ukochanego klubu Asseco Resowi Rzeszów. Co teraz porabiasz? A różnie. Prowadzimy, szyjemy sport na miarę. To, co powiedziałem, że chcę oddać jakby doświadczenie i to, co mi dał sport, oddać młodym adeptom. Postanowiliśmy stworzyć taki program z Marcinem Lijewskim, Iwoną Niedźwiedź, wybitnymi postaciami piłki ręcznej i Cezarym Trybańskim, który jest pierwszym Polakiem w NBA. Stworzyć program, który będzie angażował i pokazywał młodym właśnie adeptom sportu, że sport jest fajny, że to jest fajny moment na spędzenie czasu. Krzysztof Ignaczak, dziękuję bardzo. Był moim i Państwa gościem w programie Radio Sport na antenie Radia Kielce. Do zobaczenia kiedyś na sportowym szlaku. Do zobaczenia. Jakub Rożek, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.